Także Jaros, gramy ale sędzia dalej. Nie gwiżdże. Bacher utrzymał się przy piłce. Radziemski na linii pola karnego. Radziemski jeszcze Radziemski! Bramki! Nie ma bramki, Słupek. Boże! Jeszcze próbował dobijać się, czy zgrywać w pole karne Chmielewski, ale no to uderzenie Radziemskiego takie niesygnalizowane. A pan Mateusz Niedzielan pozwala grać zawodnikom. Pod polem karnym Karkonoszy. Kluzek na lewą, do Jabłońskiego. Dobre dośrodkowanie na dłuższy słupek. Jest tam jeden z zawodników! I co? I mamy bramkę! Tak, tak jest! 1-0. 1-0. Jakubczyk. Bardzo dobrze, bardzo dobrze zamknął tutaj to dośrodkowanie Jakubczyk. No przez moment zwątpiliśmy, czy będzie ten gol, bo nie było jakiejś euforii w drużynie Ślęzy Wrocław. Na chwilę, na połowę gospodarzy, ale już znowu spróbują napędzać Kluzek na prawą stronę do strzelca bramki Jakubczyka. Jest Jakubczyk, zobaczmy, wycofuje do tyłu. I będzie dośrodkowanie, bardzo dobra piłka i świetnie broni, jednak nie! Mamy goła, po raz kolejny bramka wpada po dośrodkowaniu. Jabłoński strzelcem bramki, ale tutaj... Mateusz Kluzek! Ja też źle myślałem, że to Jabłoński. Pozdrowienia i liczymy na to, że skorzystacie z naszych usług. Teraz jesteśmy na 30 metrze pod bramką Karkonoszy na prawej stronie. Medeiros. Zobaczmy jeszcze dośrodkowanie i mamy trzecią bramkę, no trzecią z główki. No niesamowite. Kluzek z numerem 17. Na prawej stronie. Medeiros. Zobaczmy jeszcze dośrodkowanie i mamy trzecią bramkę, no trzecią z główki. No niesamowite. Kluzek z numerem 17. Trzecia minuta i mamy trzecią. Rozrusza tą ofensywną grę. Wydaje mi się, że tu Jaros jest przygotowany do uderzenia. Zobaczmy, Mateusz Jaros, uderzenie bardzo dobre, ale ciut za lekkie, przepraszam, bo no bramkarz nie miał większych problemów. Gdzieś, oj, tu zobaczmy, bardzo ryzykownie Michalski i przejmuje piłkę Hereś. Bardzo ryzykownie Pałaszewski. Zobaczmy. Minął bramkarza i do pustej bramki mamy słupek. No Wawrzyniak teraz wszystko zrobił świetnie poza umieszczeniem piłki w siatce. Jak wspominałem, Robert Pisarczuk, najlepszy strzelec do tej pory, 10 bramek. Zaraz za nim Wojciechowski. Jabłoński. O, jeszcze bomba! I, oj, trafił. Nie ma. Gdzieś trafiony chyba swój. Tam, po prawej stronie teraz Pojasek z Jarosem. Pojasek w pole karne. Wirbacher, uderzenie po dłuższym słupku. Ale będzie rzut rożny. Jeszcze rzut rożny troszkę. Po jego napastnikach Hirbaszera jest Jaros. Jeszcze raz z powrotem piłka do Hirbaszera. Hirbaszer i świetnie tutaj znalazł się Mielewski, w sytuacji. Zobaczmy, lewa noga, Chmielewski, słupek. Chyba otarła piłka, słupek. Bramki strzelonej przez Sobolewskiego. Zobaczmy. I Maciejewskiemu. I dobrze Kluzek. Teraz jesteśmy pod polem karnym. Teraz już gości. Wawrzyniak. Przedarł się, zobaczmy, już jest przed bramkarzem i zahaczony, tak jest, tak jest. Przez Fościaka Wawrzyniak i będziemy mieli rzut karny dla gospodarzy. Jakubczyk nie, zaraz zobaczymy. I oj, słupek, po raz kolejny. Na siłę uderzył Marcjan i no i strzał niecelny, słupek to strzał niecelny, więc zmarnowana jedenastka przez zawodnika Konefała i Andrzeja Padniewskiego. Serdecznie zapraszamy na ten mecz. Na prawej stronie Jaros. Radziemski próbuje z pierwszej piłki uderzyć i z największym trudem Sobolewski ekspediuje piłkę na rzut rożny. No to jest fajna akcja po stronie zespołu gości. Ale... nie z tego Manchesteru. Ja mówiłem, piłka do Radziemskiego. Radziemski, zobaczmy. Podbija piłkę i uderzenie. Świetnie broni ostry Sobolewski. Kąt, ostry kąty i... w ich zagraniach. 4 na 3. Świetne podanie. Dobra piłka do Olka, ale Olek spalony. Zdobywa bramkę już będąc na spalonym. Pojaska. Jakuć przedziera się. Jeszcze zagrywa piłkę i jednak opuściła już plac gry futbolówka, więc... Tak, firma Schneider, pojemniki kanał transportowe. Dokładnie. Hurtownia sportowa.net. Do drugiej części meczu arbiter doliczył co najmniej 3 minuty. Teraz jeszcze próba Dudka z linii pola karnego, ale światło bramki. Goli, fajnego meczu na poziomie trzeciej ligi. Nasz debiut na poziomie trzeciej ligi polskiej. Jak najbardziej na plus. Mamy nadzieję, że wam również się podobało. Teraz jeszcze strzał
Jakucia. Ze mną zawodnik drużyny gospodarzy, pan Robert Pisarczuk. Panie Robercie, jak pierwsze wrażenia po meczu? No, na pewno cieszymy się, że udało nam się dzisiaj wygrać, bo na pewno tych zwycięstw w tej rundzie brakowało i mecz na zero z tyłu to też cieszy, bo gdzieś traciliśmy takie bramki po prostych błędach, gdzieś dużo stałych fragmentów, takich, z których traciliśmy bramki, więc na pewno cieszy wynik. Cieszy wynik i faktycznie, bo ten mecz tak troszkę o 6 punktów. Ta runda wiosenna słabo rozpoczęta, dzisiaj 3 punkty i teraz już raczej będziecie patrzeć tylko w górę tabeli, czy jeszcze z niepokojem też w dół? No, mam taką nadzieję, że tylko wyłącznie w górę tabeli. Na pewno ten początek, jeszcze ten mecz z Gwarkiem w Tarnowskich Górach potoczył się po naszej myśli i przywieźliśmy stamtąd 3 punkty. Później może z tą grą nie było najgorzej, bo w wielu meczach dominowaliśmy, potrafiliśmy sobie stwarzać sytuację, tylko no, mamy młody skład i trzeba się liczyć z tym, że gdzieś te błędy się będą pojawiać i tak niestety traciliśmy bramki i punkty. Przed dzisiejszym meczem na pewno sobie zwracaliśmy na to uwagę, żeby tych błędów było mniej i myślę, że to się udało. Udało się i wspomniał pan o tym młodym składzie, o tych młodych chłopakach. Pan dla nich raczej mentorsko, czy potrafią tutaj mocno odpyskować czasami? Różnie bywa, wiadomo, jak to z dzisiejszą młodzieżą, ale staram się być dla nich takim, nie powiem wujkiem, ale starszym bratem, myślę. Jeśli mogę, to staram się wspierać ich dobrą radą i gdzieś tam, myślę, czasem na pewno są na mnie źli, że zwracam na coś uwagę notorycznie, ale myślę, że na pewno im się to przyda. Na najbliższe kolejki jakiś szczególny plan, czy to od meczu do meczu, bo ten mecz szczególny, tak jak rozmawialiśmy, ale generalnie jakiś cel na rundę wiosenną macie postawiony jako zespół? Na pewno chcielibyśmy w każdym meczu prezentować się dobrze, grać w piłkę, utrzymywać się przy niej i mimo tego składu uważam, że mamy w naszej drużynie tyle jakości, żeby dominować w meczach i na tym na pewno się skupiamy. Na pewno byśmy chcieli w następnych meczach punktować seryjnie, nie od meczu przegranego do wygranego i tak na zmianę chcielibyśmy ustabilizować naszą formę i liczę, że nam w następnych meczach się to uda. Na pewno za tydzień jedziemy na ciężki teren do Bielska Białej, ale na pewno nie złożymy broni. Ze mną trener gości pan Jacek Kołodziejczyk. Panie trenerze, porażka, mecz tak naprawdę rozstrzygnął się w pierwszej połowie na gorąco. Co pan może o nim powiedzieć? Przede wszystkim uczulałem zawodników, że decydujące będą tak naprawdę pierwsze 20 minut spotkania. Wiemy, jak Ślęza funkcjonowała w poprzednich meczach. My mieliśmy zagrać troszkę bardziej pragmatycznie, bo do tej pory próbujemy grać w piłkę. W pierwszej rundzie owszem, wychodziło nam to kapitalnie, ale no niestety wtedy byliśmy gdzieś tam świeżo upieczonym Beniaminkiem i wydaje mi się, że troszkę nas lekceważono. A w tej chwili każdy zna nasze mocne i słabe strony i te słabe strony są niestety w tej rundzie bardzo, bardzo mocno punktowane. No tak, po 17 kolejkach czwarte miejsce w tabeli trzeciej ligi. Dzisiaj ósma porażka z rzędu. No i miejsce w tabeli jak najbardziej idzie za tym. Natomiast te wcześniejsze mecze przegrywane jedną bramką. Dużo brakowało wtedy, żeby gdzieś zapunktować, bo najgorsze to chyba to, że w ogóle nie punktowaliście. Tak, przede wszystkim siódma porażka z rzędu, nie ósma, proszę mi nie dopisywać. Tak, wcześniejsze spotkania przegrywaliśmy tak naprawdę jedną bramką i o ile do Kariny Gubin wyglądaliśmy optymistycznie pod względem i budowania, nawet stwarzania sobie gdzieś tam sytuacji pod bramką, wyglądaliśmy w miarę dobrze i naprawdę było dużo nadziei w tym naszym graniu, no to niestety dwa ostatnie spotkania, czyli dzisiejszy ze Ślęzą i wcześniejszy z Kariną, to były bardzo, bardzo złe mecze w naszym wykonaniu i tutaj na pewno zamiast progresu zrobiliśmy krok w tył. Mam nadzieję, że ten krok w tył pozwoli zrobić teraz 3 do przodu i ten zespół będzie w stanie dobrze zareagować.
No właśnie, bo w tabeli wcale nie wygląda też aż tak źle, jak można by było popatrzeć na was po meczu, bo wiadomo, no, każdy po porażce 3-0 byłby niezadowolony, natomiast tabela nie jest jeszcze, wcale nie wskazuje was na jakąś heroiczną walkę o utrzymanie. Jakie plany na najbliższe dni, tygodnie? No na pewno do tej walki o utrzymanie nas bardzo ten wynik przybliżył, bo no nie można sobie żaden zespół, który chce dobrze funkcjonować w tabeli, gdzieś tam punktować seryjnie, no nie może żaden zespół sobie pozwolić na 7 porażek z rzędu. Jakie plany na najbliższe tygodnie, to ciężko mi powiedzieć. Na pewno gdzieś tam będą jakieś podejmowane decyzje w klubie. Nie mnie teraz na gorąco je oceniać. No czekamy gdzieś tam na rozwój wydarzeń, czy będę miał jeszcze okazję pracy z tym zespołem, czy też zarząd podejmie inne decyzje. No tu już tak naprawdę oddaje się, tak jak mówiłem, pod ich dyktando. No tak, ale wspomniał pan o tym, że w pierwszej rundzie być może troszkę was lekceważono, a tak poza tym jakieś przyczyn pan upatruje w tym, że faktycznie ta runda wiosenna na razie idzie ciężko? No przede wszystkim no utraciliśmy 3 zawodników od początku rundy, bo tak naprawdę nie mieliśmy najlepszego strzelca, najlepszego asystenta i wicestrzelca. No teraz Dominik Bronisławski wrócił, tak naprawdę od 2 kolejek funkcjonuje, ale to jest jednak zawodnik, który przez pół roku pauzował, więc tutaj zanim on odbuduje optymalną formę, to na pewno minie trochę czasu i ciężko jest takich zawodników zastąpić. Jeśli ktoś strzela 9 bramek, jeden zawodnik 7 krotnie asystuje, a kolejny zawodnik zdobywa 5 bramek, no to tak naprawdę jest ciężko to odbudować w krótkim czasie, a jeszcze w dodatku okres przygotowawczy, jaki mieliśmy tej zimy, był dla nas bardzo okrutny, ponieważ no niestety co chwilę jakiś zawodnik wypadał nam na dłuższy okres i tak naprawdę trzon zespołu nie jest przede wszystkim fizycznie przygotowany. Mateusz Jaros tak naprawdę, czy Patryk Maciejewski, to są zawodnicy, którzy w okresie przygotowawczym tak naprawdę wskoczyli do treningu 2 tygodnie przed startem ligi. Maciej Pałaszewski dołączył do zespołu też w końcówce okresu przygotowawczego. Błażej Klimek to samo, to już mówimy o 4 osobach, na których ten zespół jest budowany, więc tu na pewno też gdzieś ta strefa motoryczna nie wygląda najlepiej, choć no nie wydaje mi się, żebyśmy też nie wytrzymywali tych spotkań, bo tak naprawdę dzisiaj potrafiliśmy jeszcze gdzieś kreować sobie sytuację. No, waliliśmy rzeczywiście głową w mur, bo tych strzałów nie było za wiele, ale wydaje mi się, że zawodnicy mieli jeszcze siły do biegania, choć robili to dzisiaj bardzo głupio. O tym już sobie rozmawialiśmy w przerwie, ponieważ wydaje mi się, że tutaj jeśli chodzi o fazę obrony, zawodnicy z przodu chcieli iść do presu, zawodnicy z tyłu tego nie odczytywali dobrze i nie reagowali wspólnie z nimi. No tak nie możemy funkcjonować, to jest na pewno u nas do poprawy.